Witamy Was serdecznie w drugim odcinku z serii PPK od kuchni. Nazywam się Mateusz Mirza, a razem ze mną jest Marcin Dziuń. Witam Was, cześć Mateusz. Jesteśmy ekspertami PPK w TFIPZ-u. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy przedstawić Wam, jakie obowiązki informacyjne wobec nowych pracowników ma pracodawca. Pracodawcy, a w szczególności osoby zajmujące się kadrami, powinny pamiętać o tym, że ustawa o PPK narzuca pewne obowiązki. Mateusz, powiedzmy, jakie są te najważniejsze. Przede wszystkim musimy pamiętać, że nie możemy nakłaniać pracowników do zgłaszania rezygnacji z PPK. Jest to ustawowo karalne. Najważniejszą rzeczą jest to, aby pracownik wiedział, co składa się na wpłaty do PPK, czyli będzie to 2% wynagrodzenia brutto pracownika, a 1,5% dołoży pracodawca. Musimy również powiedzieć pracownikowi o tym, że otrzyma on dopłaty od państwa. Czyli dopłatę powitalną i dopłaty roczne. Pracodawcy powinni również przekazać swoim nowo zatrudnionym pracownikom broszurę informacyjną, tak zwane pakiety informacyjne, również kalkulator PPK. Bez wątpienia te materiały przygotowane przez nas pomogą pracownikowi na swobodne podjęcie decyzji o przystąpieniu do pracowniczych planów kapitałowych. Tak, i pracodawca informuje również pracowników o tym, że mogą zwiększyć swoją wpłatę do PPK, czyli o maksymalnie 2% mogą zwiększyć tę wpłatę, będzie to jako wpłata dodatkowa. Możemy również obniżyć wpłatę do PPK i tutaj pracownicy, którzy spełnią wymagane warunki, mogą ją obniżyć do 0,5%. Nie zapomnijmy też o tym, że pracownicy znajdujący się w wieku pomiędzy 55 a 70 rokiem życia mogą przystąpić do PPK tylko i wyłącznie na wniosek. Te osoby nie są zapisywane z automatu. Tak, a Marcin, jaki czas ma pracodawca na to, żeby przekazać pracownikowi informacje o PPK? Ustawa nie precyzuje wprost czasu, w jakim pracodawca powinien przekazać te informacje swoim pracownikom, jednak powinna być udostępniona ta informacja na tyle wcześniej, aby pracownicy mogli swobodnie podjąć decyzję o przystąpieniu. A my serdecznie zachęcamy do odwiedzenia naszej strony emeryturappk.pzu.pl i pobrania wszelkich dostępnych materiałów, które na pewno ułatwią codzienną pracę i przekazanie informacji pracownikom o PPK.